Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim przejdę do platformy TradingView i tej, tutaj całej czerwonej, no nie całej, bo góry na zielono tablicy, to kilka takich przemyśleń. Pewno znowu e, kilka osób, albo nawet więcej, może kilkanaście do kilkadziesiąt, odsubskrybuje mój kanał. Tak jak to miało w przypadku religii miejsce. Większość pewno wie, że jestem religijny, czyli nie popieram żadnej frakcji, żadnej religii. I tak samo jestem apolityczny. <coughs> A dzisiaj będzie właśnie o polityce. A o polityka też ludzie są mocno podzieleni i spolaryzowani politycznie. Podobnie jak religijnie. E, takie pudełko zamknięte i nie dociera nic z zewnątrz. Mogę sobie na to pozwolić, bo ten kanał nie jest nastawiony na zysk. Więc czy tych subskrybentów będzie więcej, czy mniej? Jakby to nie ma większego znaczenia dla mnie. A doszedłem do wniosku. Że ci, którzy są zamknięci w tym pudełku, to i tak mój głos do nich nie dociera, więc w sumie po co mają mnie oglądać, jak i tak nic nie słyszą. Raczej, słyszą, raczej wydaje mi się, że słyszą, ale tak de facto nic z tego nie rozumieją. Bo tak to jeszcze obrazowo wygląda zamknięcie w jakimś pudełku. Jesteście w tym pudełku, jak ktoś jest poza pudełkiem i do Was mówi, to Wy niby słyszycie go, ale to tak jakby przez ścianę, i, i to, co słyszycie, to, co rozumiecie, to zupełnie jest zniekształcone, to są zupełnie inne słowa niż ktoś wypowiada, więc może faktycznie lepiej, żeby te osoby nie słuchały. Po co się męczyć dla nich? Chyba, że idą z tego pudełka. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to może też nie być takie proste. Eee, tylko przeczytanie jednej książki czy obejrzenie jednego filmu. Ten wytrych może być trochę za słaby, jak to pudełko już jest zacementowane, zabetonowane i zakopane 10 metrów pod ziemią. Może być ciężko. Polityka, szybka, szybka piłka. Takie przemyślenie mnie naszło. E, odnośnie Trumpa. E, Trump jest, jest, ciekawe, uważany jako taki, jakby, antysystemowy, taki proamerykański, pro i pro w ogóle taki wolnościowy, że tutaj Ameryka great again <laughs> i tego typu hasła. Skojarzyło mi się z pisem i z hasłami pisum też takie. Podobne. No tutaj akurat ma to sens, no bo my kopiujemy Amerykę i jesteśmy tutaj jakby takim wasalem Ameryki. Robimy to, co Stany chcą. No, a tak sobie wybraliśmy. No ale do czego dążę? Że, że Trump, to ciekawe, przez wielu ludzi tak jest uważane, najbardziej nawet przez antysystemowców, że taki Trump e, to przeciwko tej banksterce nieupikłany w żadne machinacje, żadne e, tutaj kontakty, żadne schematy, za, żadne układy, spoza układów. Co ciekawe, też tak mówią osoby, które jakby już mają wiedzę sporą i na rynku są i też sporo osiągnęły. Dziwne to trochę dla mnie. Nie wnikam, ale ogólnie jest tak, że jak już jesteście na jakimś poziomie finansowym, no to nie da się nie być w układach. No to po prostu jakby te układy, już jesteście z, z automatu. Kluska takim przykładem polskim, gościa, który chciał być poza układami politycznymi. No i został wyotowany z biznesu. Co ciekawe, bardzo szybko go przyjął inny układ, religijny. I Kluska przeznaczył chyba 15, czy nawet nie wiem, ile dokładnie, milionów na kościół. Nie wnikam jego pieniądze, niech robi, co chce. Tylko to pokazuje, że przy pewnym poziomie pieniędzy, jakby te układy wchodzą same, z butami do Twojego mieszkania. Jak nie chcesz tych układów, to wejdą drugie oknem. No nie da się być poza układami. Nie ma na świecie ludzi, którzy sobie żyją poza układami i mają bardzo duże pieniądze. No tak to nie działa. Więc Trump też tak poza tymi układami nie jest. Ale do czego zmierzam? Właśnie Zmierzam do tego, że Trump wygrał wybory takimi hasłami America Great Again. I z obserwacji moich wynika, że to co się dzieje w Stanach obecnie, no to powoduje, że nastąpił proces, przyspieszony proces upadku hegemona. Hegemon światowy Stanów Zjednoczonych coraz bardziej chyli się ku upadkowi i to de facto to co robi Trump tego działania i potyczki z Chinami, i rozdawanie socjalu na lewo i prawo, i zwiększanie go jeszcze no powoduje, że w perspektywie czasu społeczeństwo zubożeje. Będzie coraz biedniejsze, coraz słabsze i gospodarczo stany toną. Po prostu toną. Jeżeli nic nie zrobią. Ale za niedługo to może być, być tylko wojna, ostatnim jakby e, ratunkiem dla nich, co byłoby najgorsze dla wszystkich. Więc miejmy nadzieję, że nie skorzystają z tego. I tak to wygląda z mojej perspektywy, że Stany zrobią się coraz słabsze. Z roku na rok coraz słabsze. No, z Polską mamy sytuację podobną. Dlatego powiedziałem w opisie, że dużo osób. Też jest zapisem tak jak i za Trumpem. I też uważa, że PIS robi dużo dla Polaków i że Polska staje się mocniejsza. A ja widzę tutaj zubożenie społeczeństwa. Powoli, postępującej w perspektywie czasu Polska zamiast się rozwijać i zwiększać tutaj swoje wpływy gospodarcze, to zacznie się za chwilę zwijać. Też coraz większy socjal, rozdawnictwo. Ale to jest tylko jeden z elementów. Jakby my kopiujemy to, co jest w Stanach, więc to nie ma co się dziwić, że tak robi PIS, no bo to jakby wytyczne idą z innego kraju, z nadrzędnego, więc my tutaj jesteśmy tylko wykonawcami. Niektórzy sobie mogą myśleć, że tam jeden człowiek w Polsce podejmuje decyzję. Tak, tak, tak jak Trump podejmuje samodzielnie decyzję, to tak nie działa, nie na tym poziomie. Nie ma takiej osoby, która by sobie mogła tak podejmować samodzielnie decyzje i niezależnie i rządzić sama krajem, to tak nie działa. No i niestety niestety, czy niestety, no, Takie jest moje przemyślenie, że właśnie y, dużo ludzi oceniając innych, myśli, że robią dobrze. A de facto efekt jest coraz gorszy. Czemu te osoby nie widzą tego efektu? No i to jest właśnie polaryzacja. Jeżeli jesteście w tym pudełku, czy to religijnym, no w religijnym to najłatwiej, bo wystarczy, że ktoś coś w innej religii powie, o Jezu, to już w ogóle można wtedy zabić od razu bez wygnięcia okiem. W politycznym, no bardzo blisko. Jak jesteście w, jakimś, jesteście w jakimś pudełku, to nie widzicie tych złych rzeczy, które się dzieją, wychwytujecie tylko te dobre rzeczy. Taki filtr sobie nakładacie. A jakby wyjść z tego pudełka poza religię czy poza politykę, to nagle widzicie, że to są po tych samych pieniądzach. Czy to nieważna jaka religia, w jakiej yy, frakcji politycznej jesteście, to to po tych samych pieniądzach. Tylko de facto ktoś tam sobie robi swoje biznesy dla kogoś innego albo na inne sposoby, ale de facto schemat jest ten sam. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że moja religia jest lepsza, albo mój polityk jest lepszy od twojego. O, tak jak skojarzyło mi się dzieci w piaskownicy, się tam bawią żołnierzykami żołnierzykami, no tutaj się strzelają. Mój kapitan Ameryka jest lepszy od Batmana albo od Supermana i tam się biją. Nie, to mój lepszy, a nie mój lepszy. No i dzieci, takie schematy od, no od samego początku są, takie schematy. I co ciekawe, dorośli dokładnie te same schematy, tylko piaskownica większa, a dokładnie ten sam tekst. Moja religia jest lepsza. Nie, bo moja. A nie, bo moja jest taka fajna. Ja będę miał siedem dziewic, a ja to będę w ogóle w niebie. Normalnie, ja to będę, nie wiem co, będę. No i po prostu, jak te dzieci, trzylatki. No super fajnie, nie? Tylko to poziom trzylatka. No, więc myślę, że ci, co już chcą odsubskrybować, to mogą odsubskrybować po tym spokojnie. E, po co się męczyć? Tak jak mówię, zamknijcie się w swoich pudełkach najlepiej i tam sobie rozmawiajcie ze osobami, które są też tam zamknięte. I tak się poklepujcie po ramieniu, że super, hiper fajnie. A, jeszcze taka konkluzja tej myśli głównej odnośnie Trumpa i tego, co się dzieje, że tu największym beneficjentem są Chiny, de facto. Chiny, z tego co obserwuję, no to. Spokojnie sobie realizują plan długoletni, długofalowy i korzystają na tych szaleństwach, co Trumpa i tego, co robią Stany Zjednoczone. Pytanie, kto pociąga za Trumpem? Bo może być tak, że już to Chiny stylnie go siedzenia pociągają za, za pewne sznurki, i Trump robi to, co trzeba, żeby było fajnie na pokaz, a w rzeczywistości jest jak jest. Na przykład te cła całe, które uderzają niby w Chiny uderzają zdwojoną siłą w stany i wiele, wiele innych rzeczy można by tutaj przytaczać, które niestety działają zupełnie inaczej niż się ludziom wydaje. No dobra, to tyle tytułem wstępu. Przejdźmy teraz do omawiania wykresu, bo to się zaczerwieniło. się robi poważna sytuacja. Może czas wejść na rynek? Nie, jeszcze nie trzeba. Spokojnie, spokojnie. Czas na razie sobie popatrzeć, co się będzie działo. A, taka smutna informacja jeszcze. Nikt nie trafił, jaką czytam książkę, ale nie przejmujcie się, będzie recenzja. A, jak jeszcze nie czytaliście żadnej książki o ekonomii czy inwestowaniu, to tym bardziej się nie przejmujcie, bo to nie jest książka dla Was. To nie jest książka na pierwszy raz. Eee, żeby tą książkę przeczytać, to najlepiej już mieć trochę eee, książek za sobą trochę wiedzy i najlepiej doświadczenia na rynkach, <laughs> wtedy tą książkę zrozumiecie, bo inaczej to trochę strata czasu, chyba że przeczytacie i potem za, nie wiem, 3-5 lat przeczytacie znowu. Bo tak to możecie dużo... No to no, książkę przeczytacie sobie jak taki po prostu jakąś opowiastkę i tyle. A nie wniesie wam ona za dużo, więc to taka taki spoiler przed recenzją. Także ci, którzy nie czytali albo nie mają dużego doświadczenia, to żeby się nie napalali na tę książkę możecie sobie Kupić inne. Całą masę recenzji zrobiłem w innych książkach. Na moim blogu prezesa w Zakładce Książki są książki polecane. Tam jest opisane, krótki opis, czego książka dotyczy. Dobra, lećmy z tym koksem albo z tymi wykresami, aż strach tutaj kliknąć co gdziekolwiek, bo tak czerwono, nie wiem, co tu się otworzy. Może nic strasznego nie będzie, jak, się, jak kliknę na przykład tutaj. No dobra, nic się takiego strasznego nie stało. Bitcoin przebił linię trendu wzrostowego. Była jakaś próba odbicia. A eee, ogólnie weekend. No i w weekend nie było próby wyjścia z powrotem, czyli zanegowania tej świeczki. Rynki amerykańskie zamknęły się na minusach, ale to tego taki też mały spoiler. Odwrócę no za chwilę, bo to wszystko jest powiązane ze sobą. I. Te rynki są mocno skorelowane. Już mówiłem nieraz: Część tam osób próbowało z tym polemizować w komentarzach. Część osób będzie mówiło pewno, i też uważajcie na takie osoby. Pewno dlatego ten spadek na Bitcoinie, bo tutaj był gap na kontraktach CME, czyli luka cenowa, i żeby ta luka cenowa została wypełniona. Tak, jeżeli szukacie wytłumaczenia, to jesteście na prostej drodze do wyczyszczenia konta. Te luki cenowe to czasami są w ogóle niewypełniane przez wiele lat, a czasami przez dziesiątki lat. Więc jak ktoś by tak chciał sobie grać na wypełnienie tych luk cenowych, to by, no niestety, ale mógł dużo potracić. Można sobie powiedzieć tak, a luka została wypełniona, wypełniona to jeszcze nie, więc zostanie wypełniona i potem już w górę. Można opowiadać, cały film o tym zrobić, o lukach cenowych. Więc ominimy ten temat. Większość tych bajek to można sobie wrzucić do kosza. No ale to większość ludzi, którzy kręci filmy na YouTube nie miałaby o czym mówić, no bo są opowiadaczami bajek, więc tak to wygląda. A my skupmy się na zarabianiu pieniędzy, a nie o opowiadaniu bajek. Ja przez cały czas mam shorta na Bitcoinie nie? i longa na franku. No i tyle. Tak to poza rynkiem czekam sobie spokojnie na jakieś dobre miejsca. Teraz sobie czekam na poniedziałek, co się wydarzy na rynkach w Stanach, jak to zostanie rozwiązane, bo sytuacja też ciekawa. Nagle tak spadło. Wiadomo, no że kiedyś miało spaść, ale czemu, czemu teraz? Nie? I teraz, jak dużo osób nie wie, czemu teraz, to też może być ciekawa sytuacja. Bo właśnie to może być mocniejszy zjazd. Taki znienacka. Nie, że wszyscy się spodziewali. Jak wszyscy się spodziewają, to tak nie wiadomo, co ten zjazd może być chwilowa korekta. <laughs> Już było, sentyment na rynku był mega przegrzany. Chyba z 80. No, bardzo, bardzo wysoko. Odnośnie bitcoina no spadł do 10, nawet poniżej. Tak jak powiedziałem, pewno zobaczymy, jak się rynki potwierają, ale w poniedziałek raczej tu nie widzę optymizmu. Chociaż jeszcze się wiele może wydarzyć w niedzielę i możemy tutaj ten zjazd spokojnie kontynuować i realizować tą formację Barta Simpsona z przymrużeniem oka oczywiście i w uśmieszkiem jeżeli chodzi o formacje każdy sobie coś tam znajdzie jakieś formacje ja już takie nazwy widziałem i takich formacji że głowa mała więc to też uważajcie na tych którzy lubią opowiadać o różnych formacjach bo też można opowiadać bajki, ale po co? Jak inne rynki, bo to jest też ciekawe, bo tutaj odbicie mamy na dominacji Bitcoina, co oznacza, że inne rynki zanurkowały bardziej i tak też się stało. Binance przebił jedną, drugą linię trendu poniżej 10. Dla mnie dobre miejsce na wejście, ale to do tego daleko jeszcze. ETH. Niewydolne jak Bitcoin, jakieś chcą wprowadzać obogończenia w kontraktach na ETH. No ETH 2.0 na razie nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie i w przyszłości, więc leci na pysk, ale jeszcze powyżej linii trendu wzrostowego, Enginecoin Coin, spore spadki. Chainlink również. Tezos, przebita na trendu podobnie. Wiczeń. Też spore spadki. Cardano testuje linię trendu. Tron. Mówiłem o tron, że może ludzie przesiądą na tron, ale jak widać było typowy pump and dump. No, tak szybko się nie da przesiąść. Zresztą to nie takie proste pytanie, czy tron by wydolił. Z tego co widzę na razie, to w tym krypto też jest dużo gadania, że co to, to moja waluta by nie przyjęła ile transakcji na raz a jak przychodzi co do czego, do konkretów, to a bo wiecie, tam no, wiesz, wiesz, jak jest. No właśnie tak jest, że na razie ta technologia jeszcze nie jest dopracowana i nie działa tak jak powinna, więc dajmy jej trochę czasu, spokojnie. Atom Kosmos też, tu mamy spadki. Neo, no to jest taka, taka świeczka z dużym knotem. braku płynności. No duży problem może być z brakiem płynności właśnie na giełdach krypto. I tutaj mogą być ruchy mega duże. Problemem jest też to, że dużo botów gra pewno większość i automaty mogą tutaj porobić no niezłe zamieszanie. Wrzuciłem Polkadot. Tak wskoczył nagle do market capu do dziesiątki. Po prostu nie wiadomo skąd. Pytanie może coś więcej o tej krypto wiecie. Powiem szczerze, że nawet nie czytałem za bardzo. Wszedłem tylko na stronę i wyszedłem jakby omijając temat. Ale jak ktoś zrobił dobry research, to niech napisze w komentarzach. Mnie się przyda i innym, pewno też. A jak nikt nie zrobi, to pewno sam będę musiał poczytać. No cóż, tacy koledzy z was, no tylko czerpać, a dać coś od siebie. Nie no, żarcik znowu. Eee, tego typu teksty to bardzo są fajne, bo działają na podświadomość i i niestety są takimi szantażami emocjonalnymi. Unikajcie ludzi, którzy stosują te szantaże emocjonalne. Dobra, czyli tak, krypto leci nam w dół. A co się dzieje na złocie? No, złoto nam się oparło o linii trendu. Srebro jeszcze wyżej, ale też zawahanie. pospadało. Jak wszystko, to wszystko, jak to się dzieje, dlaczego miedź tak ładnie szła. Przepraszam, ropa, ale miedź. Szła w górę. Oj, co jeszcze wybicie? Nawet nie patrzyłem. Ciekawe. Ale ropa. Mówiłem, że ropa tak wisi nam. I tutaj może, mogą być spore zjazdy. No mogą być. Zobaczymy. Indeks dolara odbija. Czy odbije, czy nie odbije? Przez cały czas jest taka niepewność. Popatrzmy EURUSD. Z no. tego będzie większy ruch. Ale czy to będzie już wyjście z tego kanału spadkowego? Czy powrót i przebicie te linii trendu? Dla mnie 50 na 50. Dlatego tej bez pozycji. Euro.pln. Złotówka nam traci do euro, do dolara, do franka. Pozycja myślę, że o 4,20 bym podtrzymał. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwija. Bo może nagle zawróci i dupa zbita będzie. Fund do złotówki. No też nam się fund osłabia. Znaczy fund. Złotówka osłabia do funta. I S P, Tak, przebita trzecia linia trendu, i teraz znowu te książkowe przebicia, trzecia linia trendu, zmiana trendu i tak dalej. Tralemorelle. Zejście poniżej ATH wcześniejszego. To wszystko teoria. W praktyce, to kurs może pójść w każdą stronę, czy to w górę, czy w dół. Ale są pewne mechanizmy, które powodują, że jak już. Się przekroczy pewną barierę, odpalą się stop losy, zacznie się lawina spadków, to może tu pociągnąć niżej. Tak samo przy wzrostach. Wzrosty są głównie na, oparte na modzie i na genieniu. O, też kolejna taka, taka myśl mi przyszła ostatnio. Dlaczego ta Tesla tak rośnie? <laughs> Bo też ludzie chcą wiedzieć, czemu Tesla rośnie. Jedni sortują już od nie wiem, od wielu poziomów niżej. A w tak, właśnie taka myśl naszła, że ta Tesla rośnie do tego, że cała masa youtuberów jakichś zagranicznych, angielskojęzycznych, pokupowało sobie Tesla. Nie wiem, czy dostali za to kasę. Pewno część tak, część nie. I jakby młode osoby, które weszły na rynek, yy, głównie ci, co tam na Robin Hoodzie handlują, nie mają pojęcia o rynkach o inwestowaniu o akcjach, naśladuje swoich guru YouTubeowych, i też by chciało mieć Tesla, no ale nie stać, powiedzmy kogoś, ale może stać na kupno akcji. Ha? Proszę, to ja sobie kupię akcję Tesli. Ktoś będzie jeździł Tesla, będę miał przynajmniej akcję. No i myślę, że ta moda tak została nakręcona, co by oznaczało, że jak się moda, sentyment zmieni i zacznie wyprzedaż, to będzie lawina. Takie wodospady polecą. Moda, moda, piramida. Co jest najważniejsza? Moda. Moda najważniejsza. Nie dajcie sobie mówić, że fundamenty, bo fundamenty mogą być, ręki mogą być tak odszczepione od fundamentów, że głowa mała. No i analiza techniczna też większa od fundamentów, bo dużo automatów gra na analizie technicznej, na fundamentalnej też, ale ciężej ustawić na fundamentalną e, boty niż na analizę techniczną, a że boty stanowią większość, to Trzeba brać je pod uwagę, dlatego najlepiej do kupy to wszystko sobie poskładać. I Nasdaq. Nasdaq też skończył tydzień. Próba odrobienia i jest nadzieja. Wyciągnięte świeczka. Pytanie, czy faktycznie jeszcze jest szansa? Szansa jest, jak w, oczywiście. DAX, no też spadki na koniec tego dnia. WIG, WIG to mało. Lepiej nie mówić WIG40. Też słabo. Szanghaj, a no Szanghaj. Trend boczny Japonia. To ciekawe jest. Te spadki mieliśmy, ale jest tendencja wzrostowa. Japończycy największy drukarz światowy, chyba. Pieniędzy. Fang strasznie spadł. Spadki na fangu, ale transport to ciekawe na plusie. Po prostu ciężko wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Dlatego może być poniedziałek. Niezły roller coaster, góra dół. I jeszcze w bok. Dobra, żeby nie przedłużać, to tyle czekamy na poniedziałek. Co się będzie działo? Bo pewno będzie się sporo działo. Dzięki za dziś. Dzięki wszystkim, którzy subskrybowali, już odsubskrybowali. Miło było, ale się skończyło. Dzięki wszystkim nowym subskrybentom, którzy jeszcze nie, zas nie zasubskrybowali. Albo chcieliby zasubskrybować. E, miło Was widzieć na pokładzie. Może razem się czegoś nowego nauczymy. Może wyjdziemy z kolejnego pudełka. No wiecie, jak to jest z tymi pudełkami. Hmm, to jest tak, że jak wyjdzie z jednego pudełka, to tam następne pudełko jest. Większe, większa przestrzeń. Niby można sobie pochodzić. Pogadać z większą ilością osób, ale to nie znaczy, że wyszedłeś już całkowicie z pudełka. To jest praca do końca życia wychodzenia z pudełek. Tak samo o. Później mi się jeszcze jedna rzecz, Dzisiaj jakiś taki przebłysk inteligencji mi się zrobił, ciekawe. Jedna rzecz mi się jeszcze skojarzyła, bo większość ludzi też ma tak zakorzenione, że chcieliby zarobić tyle pieniędzy, żeby już nie pracować do końca życia. Ta. Hmm. To tak nie działa. Albo chcieli już by tak się rozwinąć osobiście, żeby już nie musieli na co pracować. Hmm. To tak nie działa. To jest praca do końca życia. Na całą pracujemy do końca życia. Tak samo jak dbamy o swoje finanse do końca życia, bo tylko czyhają na nas z zewnątrz, żeby nam zabrać pieniądze. Nawet jak mało mamy, jesteśmy biednym emerytem, który się odłożył, nie wiem, 10 tysięcy jeśli da złapać na, na wnuczka, na policjanta, na urzędnika albo na jakieś inne chwyty. Takie życie to jest dżungla. Wygrywa najsilniejszy. Trzeba przez cały czas być Czujnym, rozpakowywać te pudełka, wychodzić z nich, rozwijać się. No i dbać o swoje finanse. Nieważne, ile macie lat, czy dopiero zaczynacie, zaczniecie, czy kończycie. Warto myśleć o sobie. A jak Wam będzie dobrze, to osobom bliskim Wam też będzie dobrze, bo tak to działa. Jak Wy będziecie mieli źle, to nie myślcie, że bliskim osobom zrobicie dobrze. To tak nie działa. Dobra, teraz to już na pewno koniec. No ileż można, chociaż tam były też prośby w komentarzach, żeby trochę dłuższy film był. No to jest. Chcieliście, to macie. No a teraz musicie jakoś to przetrawić. Myślę, że niektórym obiad dzisiaj stanie w gardle. Nie no, gdzie? No chyba nie. No ci to już dawno wyłączyli ten film, bo, bo przecież już nie znieśli po. Pierwszych trzech zdaniach, moich herezji, czyli według ich mniemania herezji. Bo nie uważam, żebym to, co mówił, że jest herezją. Zresztą słowo herezja jest absurdalne, nielogiczne i używanie jego jest bez sensu. Bo używanie słowa, że ktoś mówi herezję, na przykład ktoś jest zagorzałym katolikiem i spotyka, powiedzmy, jakiegoś nie wiem, islamistę mówi, że on herezję opowiada. No i zamienimy się miejscami, i ten islamista mówi, że ten katolik opowiada herezję. Czyli kto opowiada herezję? Wszyscy opowiadam herezję, no skoro wszyscy opowiadam herezję, więc słowo herezja jest zbędne, bo nic nie wnosi do rozmowy, skoro wszyscy są heretykami. Wszyscy jak jeden. No dobra, to już na pewno koniec. Dzięki. Do usłyszenia. Do następnego razu, heretycy moi wikochani.